Byłby fajny widok, ale wszystko te góry zasłaniają. I bezpiecznie zjeżdżać. No cześć, znowu na rowerze. Dzisiaj jesteśmy w Szczyrku. Jeździmy hip-hopą Air i hip-hopą Flow. Wjeżdżamy właśnie na górę kolejką. Wypożyczyliśmy rowery. Tu rowery są odpowiednio przygotowane, serwisowane. No i są to rowery do zjazdów, więc warto zainwestować w wypożyczenie. Wypożyczenie takiego roweru na cały dzień to 190 zł. Oprócz tego można wypożyczyć kaski, ochraniacze, kolana, łokcie, żółwika i bezpiecznie zjeżdżać. Żeby zjechać hip-hopą Flow, wystarczy wjechać gondolową kolejką, ale żeby skorzystać również z hip-hopy R, jest to również taka trasa z Flow, ale troszkę wyżej się zaczynająca, już trzeba pojechać kanapami. Rower wisi sobie na haku, my siedzimy sobie na gondoli i podziwiamy widoki. Byłby fajny widok, ale wszystko te góry zasłaniają. A tam ten nadajnik to jest skrzyczne. Lowe Szczyrk. Dojeżdżamy do końcowej stacji kanap. O, jeszcze się bujniemy. O, jak miło. To bujanie chyba jest częścią atrakcji. Zaraz dojeżdżamy, ściągamy rower i jedziemy hip-hopą R. A tu widzę ambitnie ktoś rowerkami pod górę i to nie jest elektryk. Ja tak robiłem w zeszłym roku. Ciekawe doświadczenie. Piękne widoczki. I w takich okolicznościach przyrody zjeżdżamy w dół rowerami. Sama przyjemność. Hip-hopa R. Jeszcze jestem za cienki bolek, żeby skakać wszystko. Jeszcze nie umiem takiego flowu zachować, żeby z pełną prędkością tu cały czas jechać.
Pewnie jakby zobaczył mój zjazd ktoś od downhillu, to by się za głowę złapał, że tak czegoś się nie robi. No ale każdy szyje co potrafi. No i wytraciłem prędkość. Odpocznę chwilę w cieniu, bo kiedy się jedzie na dużym zmęczeniu, łatwo popełnić błąd, noga zadrży, mięsień dostanie skurczu i można źle wejść w jakąś bandę, popełnić jakiś błąd w kierowaniu i gleba zaliczona. Ale chwilę odpoczynku, kilkadziesiąt sekund i można mieć mnóstwo radości z dalszej części jazdy. Dobra, póki nikt nie jedzie, jadę dalej. Których się boję, dlatego skaczę delikatnie. No to był ten delikatny skok. O, myślałem, że jest płasko, a tu jest jeszcze hopek. No to już jestem mądrzejszy. O ten hopek. Wyhamowanie przed hopą. Aha, jeszcze mi łańcuch spadł. Dobrze, że teraz zauważyłem. Okidoki. No ale jak żeście widzieli na poprzednich filmikach, łańcuchy zakładać potrafię. A, bo ja jeszcze nic nie mówiłem o rowerze. No to ja go sobie tutaj pokażę. To jest Trek Slash 8, na którym nie znam się zupełnie. Przerzutka widać, że swoje przeżyła. No jest to sprzęt, który jest wypożyczany. Zresztą mocno mordowany tutaj. RockShox ze skokiem, którego nie znam. W każdym razie ten rower wybacza bardzo dużo pomyłek. No nie taką jak ten skoczek tam, który... Koła Bontragera. Opony kombinowane, Michelin i jakaś Sefor Team Issue, coś takiego. No bardzo fajny rowerek, niewiele potrafię o nim powiedzieć, ale geometria zdecydowanie do zjazdów. Jeżeli siedzicie na rowerze i patrzycie na przednie koło, to powinniście mieć piastę zasłoniętą przez
kierownicę. No ale nie w rowerze, do zjazdów. Tutaj ta piasta jest mocno wysunięta do przodu właśnie po to, żeby podczas zjazdu z góry rower miał właściwe podparcie. No właściwie wiele nie potrafię więcej powiedzieć o tym rowerze. Odpocząłem, jadę w dół. No to hopa, low! Skoczyć na tym stoliku. Zwykle miałem zbyt małą prędkość. O, a tu nie trafiłem w trasę.
co jakiś czas są skrzyżowania z jakimiś drogami lub ze szlakami. Tutaj trzeba zwolnić. Zresztą trasa jest tak poprowadzona, że musisz zwolnić. No i jest dzięki temu w miarę bezpiecznie. No, trasy się mocno przerzedziły. Dużo mniej osób, przyjemnie się jeździ. Był zaraz dropik, trochę mnie to wystraszyło, ale dałem radę, fajnie jest. Sobie jak chcecie. No, to dziękuję. Dzięki bardzo. Wyjeżdżona, można się zapaść w jakąś dziurę.
No to wjechaliśmy na dół. No ale co, no ja chcę jeszcze raz, jeszcze się dzień nie skończył. O, co to kolejki nie ma? Takiego luksusu to się nie spodziewałem. Sam na rowery jeżdżę? Nawet bez zatrzymywania się. No proszę bardzo. No to jak nie skorzystać? Trzeba skorzystać. Dobra, odpoczywam. Po raz kolejny wjeżdżam na górę. No już nogi bolą. No już i zjadłoby się coś. No ale szkoda, no przecież kurczę, no... Dzień jeszcze młody, słońce wysoko. Trzeba jeszcze skorzystać trochę ze zjazdów. No właściwie przy trasach zjazdowych to trudno coś opowiadać. No jest rewelacyjna zabawa. To trzeba poczuć tej grawitacji, tych skoków krótkich, w moim przypadku lotów. No nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Mi zostaje w uszach ten dźwięk opon, które tak fajnie bąsują na kamieniach, korzeniach, na jakimś tam wyskoku. No to co, mam nadzieję, że po tych paru widoczkach, paru obrazkach z trasy będziecie chcieli zobaczyć zjazdy w Szczyrku. Hip-hopa flow, track niebieski, szlak niebieski dla początkujących i średnio zaawansowanych. Wszystkie przeszkody, które boicie się skoczyć, przejechać, można objechać albo przejechać po nich spokojnie, wtedy jest bezurazowo. No i chociażby dla tych widoków warto tu przyjechać, zaliczyć te przejazdy gondolą, przejazdy kanapami, poczuć klimat. Jeździcie na rowerach, korzystajcie z lata, dajcie swojemu sercu popracować, mięśniom popracować, dotlenić się. Jeździcie na rowerach, trzymajcie się, cześć. Raz jeszcze hip-hopa R, ale bateria już jest na wyczerpaniu, więc wiele tego filmu nie będzie. Na razie.